Hej, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Skino, a to jest kolejny odcinek z gry Grid 2. Wejdźmy sobie do zawodów i sprawdźmy co tu jest. Tutaj widzę diesele przejechane, tu mamy dwa nowe. Dobra, przejedźmy te jeszcze dwa tu są, tak? Okej. Niech i będą te dwa. Mamy Subaru, Volkswagen, Hyundai. O matko. Dobra, weźmy tego Golfa. Niech i będzie on. W Barcelonie roi się od szerokich zakrętów i rozwidleń. Bądź czujny. W trybie eliminacji członkowie eliminacją jeżdżą bardzo agresywnie. Nie spodziewaj się taryfy ulgowej. Okej, ja coś czuję, że też pojadę agresywnie. Czyli od lewej do prawej. Dziś powinno się obejść bez niespodzianek. Ostatnim razem zająłeś tu wysoką pozycję. Miło by było, gdybyś to powtórzył. No gdzie już mnie, kurde, bierze od lewej? Pajac, no. Wow! Jesteś na trzecim miejscu. I elegancko. Ej, no kurde, myślałem, że będzie ciężej. Po pierwszym okrążeniu nadal prowadzisz. Ło, ale szeroko, masakra. Masz 5 sekund przewagi nad rywalem. Staraj się utrzymać prowadzenie. To luz. Jeszcze jedno okrążenie i będzie git. Ale kurczę, jakieś długie te trasy teraz są. Bo nie wiem, ja tak pomału jeżdżę, albo one takie długie się już wydają. Albo są. Wow. Za szybko w zakręt. No, jeszcze kawałek i masz 10 sekund przewagi. Tak trzymaj, stary. Nie, chyba ostatni zakręt, tak. Niezła robota. No i elegancko. Dobra robota. Zasłużyłeś sobie na to miejsce. No ba. Dobra, jedziemy dalej. No, coś tu już się dzieje. I myk do góry. Wow. No tego to się nie spodziewałem. Masakra. Dobra, tłoku. W Europie dużo się mówi na temat WSR. Wszystko wskazuje na to, że nasze zawody zdobędą tu większą popularność niż w Stanach. Wszystko gotowe. Możesz spotkać się ze Scottem przed wyścigiem otwarcia. No mogę, ale to jeszcze mam przecież wyścig. Jeden, drugi, kurczę. Najpierw muszę to przejechać. Nie będzie można już niestety do tego wrócić później. Troszkę lipa z tym, no ale cóż. Można teraz, więc jadę teraz. Paryż jest pełen wąskich i bardzo ostrych zakrętów. Staraj się nie popełniać błędów. No, ta trasa chyba niezbyt też fajna jest. Cia. A, to jeszcze eliminacja, nie? No spoko. O. Aj. Było blisko. A teraz hamuje, kurde mać. Odpadł już pierwszy kierowca. Bardzo dobrze. Dobra, jeszcze jeden. Będę bezpieczny. Musisz uważać. Odpadł kolejny zawodnik. O, dawaj. Wow! Ale mnie zatrzymało. O kurde. Pokaż im, na co cię zgonię go? Jeszcze tylko jeden kierowca i znajdziesz się w pierwszej trójce. Ach. Dobrze. Dzielą cię od wygranej. Wow. No, szybciej. Zostaliście tylko wy dwaj. Jeszcze jedno. Wow! Kurde! Ha, uczeń prześcignął mistrza. Pokonałeś członków eliminacją, teraz na pewno rozważą dołączenie do WSR. Okej. Co tam jeszcze mamy? zwlekaj z udziałem w zawodach specjalnych. Gdyby nie były godne uwagi, nie zawracałbym ci głowy. No dobra, dobra, ale to nie teraz. Ja wolę tutaj sobie przejechać to. Na wysokim poziomie i regularnie startują w zawodach. Aby przekonać ich do udziału w WSR, będziesz musiał wykazać się najwyższą formą. No okej, spróbujmy. BMW, o proszę. Ale mam pomysł jeszcze co do tej BMki. Mam pomysł na małe mody. To chyba było w menu głównym tutaj. O, nie, jeszcze. O. Zmień samochód. Chyba tutaj będzie. O, jest. O, wjeżdżaj, wjeżdżaj. Coś takiego. Patrzcie, ile tych felk jest, masakra. Jest naprawdę w czym wybierać. A, zobaczmy F2. Wow. Ja w tą stronę pocisłem z tym rozmiarem kół. I takie jakieś kurczę nie za bardzo te koła. Zobaczmy to ostatnie. Okej, niech będą te, w sumie fajnie wyglądają. A to też niech zostanie wszystko, zachowaj. Wgraj, zachowaj. Niech będzie tak. Do tego auta, tak, do tego. Dobra. Jedziemy w takim razie raz, dwa zawody. Callum Kirkwood to kierowca, któremu musisz zaimponować. Jeśli wykażesz się klasą, być może uda nam się go namówić na udział. Dobra, bez gadania, bez gadania. Euroland to najlepsi technicznie kierowcy całej Europy. Wszystko zależy dziś od strategii. To Callum Kirkwood, najlepszy kierowca klubu Euroland. Musimy go do siebie przekonać. Euroland byli wszędzie i widzieli wszystko, ale może uda ci się ich zaskoczyć. Ja, pierwszym miejscem na pewno. Oj! Za szybko skręciłem. No nie, no kurde. Postaraj się, żeby kolejne okrążenia były równie dobre. Co za pała, no. Dobra, go teraz. Nieźle się trzymasz na prowadzeniu. Kierowca jest 5 sekund za tobą. Nie zwalniaj tempa. Wow, no tak odstawiłem masakra. Ustanowiłeś rekord okrążenia. O, jeszcze rekord okrążenia. Nie no. Aj. Masz znaczną przewagę nad rywalami. Tak trzymaj, a wygrana będzie twoja. Już jest moja. No, dokładnie. Rzuciłeś wyzwanie kolesiom z Euroland i zdołałeś wygrać? Nie mogę w to uwierzyć. Na pewno znów cię zaproszą. No na pewno. Zapracowałeś na kolejne zaproszenie od członków Euroland. Oby tak dalej, a przekonamy ich, by podpisali kontrakt na udział w WSR. No to okej, jeszcze mnie czekają 3 wyścigi, z czego myślę, że jeden teraz jeszcze przejadę. O, dawać. Okej, jedziemy drugi. 4 okrążenia, wow. Nie będziesz mieć zbyt wiele miejsca na manewry, więc nie daj się zepchnąć z drogi. Powodzenia. Musisz wykorzystać całe swoje doświadczenie, by pokonać Eurorand na ich własnym polu. Nie będzie łatwo. Ładnie, od następnego dzieli cię tylko kawałek. Wow, gościu, kurde. Spokojnie. Dobra, jeszcze jeden. Do końca jeszcze 3 okrążenia. Wow, przesadziłem. Wow, myślałem, że go walnę i się odbije. A to surprise. szybsze okrążenie. Co z tego, że najszybsze jak auto prawie, kurde, w kawałkach. Dobra, jeszcze jedno. To ostatnie okrążenie. Póki co jesteś pierwszy. Masz 5 sekund przewagi nad rywalem. Staraj się utrzymać prowadzenie. Wow! Ten dźwięk mi się nie podobał. Mi też. Odniosłeś miażdżące zwycięstwo. Euroland na pewno dostrzegą potencjał drzemiący w WSR. Zaproszono Cię do udziału w zawodach specjalnych. Będzie to wyścig na wytrwałość, dlatego nie wolno Ci odpuścić ani na chwilę. Jeśli się postarasz, zdobędziesz całą rzeszę nowych fanów. Okej, kochani, ja będę kończył ten odcinek. W następnym postaram się przejechać Eurorand do końca, te dwa wyścigi, i myślę nad zaproszeniem do wyzwań i zawodów specjalnych. Mam nadzieję, że uda mi się to przejechać. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!